Poczekam, aż wszyscy spotkacie się ze mną. Czekam, wiem, że jest opóźnienie i niektórzy się zniechęcili, ale namawiam, wróćcie. To będzie na pewno bardzo fajna i ciekawa rozmowa. Z takich rozmów wyłaniła się cały katalog spraw, które trzeba rozwiązać. To zwykłe ludzkie sprawy, nie mające barw politycznych. Te zwykłe ludzkie sprawy zawarliśmy w naszym programie. Odwiedziłam wszystkie regiony, wszystkie, lubelskie, podlaskie, byłam wszędzie. Pani, nie zakłamujmy, przyczyną Brexitu było także to, że Polacy tak masowo zaczęli pracować w Wielkiej Brytanii. A wydaje mi się, że silnie pokazujemy większą siłę, gdyby pokazalibyśmy większą siłę. Chodzi mi o ten tak zwany przekop przez Mierzeję Wiślaną. Co pani sądzi o tym projekcie? Skoro natura tego przekopu nie zrobiła, to wydaje mi się, że to nie ma sensu. Gdyby natura chciała, żeby tam był przekop, to by było. Ale nie umie pani wyjaśnić tej zagadki 153-134? Nie. Nie. Trzeba by się dowiedzieć, żeby się nie okazało, że 19 miliardów oparowało. Nie. To są na pewno jakieś kwoty, które wynikają z różnych takich działań. Ja nawet czasami boję się o wyniki takie najprostsze meczów sportowych, że one także mogą być fałszywe. Ale przecież kobiety wykonują dokładnie te same zawody. To Polka jest najbardziej znanym naukowcem na świecie. To Maria Skłodowska-Curie. Nikt jej rekordu nie pobił. Jarosławowi Kaczyńskiemu nie zależy na świecie, na Europie, jemu zależy tylko na Polsce. Na razie coraz mniej mam nadziei, że będę mogła powiedzieć, że pan prezydent jest naszym prezydentem, to znaczy nie moim, ale Polaków. Moim też, każdego Polaka, że jesteśmy dumni, że prezentuje ten urząd. Zobaczymy, ma szansę. Tak, czuję wsparcie i kolegów, i koleżanek z PiS-u, bo jesteśmy jedną drużyną i chcemy wygrać te wybory.